Witam. Nazywam się Jan Gostkowski. Jestem urodzony i wychowany na Kaszubach. Dokładnie w Grabowo-Parchowskie, nad jeziorem Małysz w powiecie bytowskim. Od 1977 roku jestem mieszkańcem Jastrzębiej Góry. Pracowałem 18 lat w ośrodku czasowym Energomontażu Północ, który już nie istnieje. Później prowadziłem cukiernię tu w Jastrzębiej Górze na Drodze Rybackiej. Obecnie prowadzę wraz z rodziną dom czasowy Słodki. Ta nazwa tak została po cukierni, bo zawsze się mówiło idziemy do Słodkiego, no i tak została nazwa tego domu czasowego Słodki w Jastrzębiej Górze do dzisiejszego dnia. Od 3 lat jestem na emeryturze i od dosyć dawna zajmuję się działalnością społeczną. Byłem 6 lat prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Jastrzębiej Górze, które w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Oprócz tego właśnie dzisiaj obchodziliśmy w kościele w parafii 50-lecie parafii Jastrzębia Góra. I tak jak wspomniałem, Jastrzębia Góra będzie miała 20-lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a sama miejscowość Jastrzębia Góra ma 100-lecie. I właśnie na 100-lecie wcześniej byłem prezesem Zrzeszenia Kaszubskiego przez 6 lat, przez 2 kadencje. W tym momencie za mojej prezesury został ufundowany sztandar. Także teraz nasz oddział ma już sztandar, możemy się z nim wszędzie pokazywać. Akurat dzisiaj byliśmy z pocztem sztandarowym w kościele z okazji 50-lecia parafii. Został stworzony później również w tamtym czasie zespół szkolny, który działa przy szkole, młodzież szkolna, nie? Cały czas mówię, że trzeba młodzież garnąć do tych zespołów, a nie żeby byli sami dziadkowie, którzy mają już blisko 70 lat. No ale musimy to pokazać młodzieży, a jak to młodzież się wciągnie w tym wieku szkolnym, no to on już trochę parę lat w tym regionalnym kaszubskim tutaj w folklorze, języku będą. Uszyło się wtedy w tamtym czasie z 20 strojów dla młodzieży szczególnie występującej, no i dla portu sztandarowego. Na sobie mam też w tej chwili nowy, uszyty przez obecny zarząd strój do portu sztandarowego, w którym dzisiaj uczestniczyliśmy w kościele. Od wielu lat jestem prezesem Fundacji Rozwoju Jastrzębiej Góry. No, udało nam się parę rzeczy ciekawych zrobić. Na 100-lecie Jastrzębiej Góry właśnie wydałem taki kalendarz. Nie miał to być typowy kalendarz, który wisi na ścianie i co miesiąc się karteczkę zrywa i wyrzuca do kosza. To ma być forma pamiątki. Właśnie taka powstała. Są tu stare zdjęcia założycieli Jastrzębiej Góry, stare zdjęcia, które były przedwojenne i teraz jak wyglądają te same miejsca nowe. Jest tu winda, która nie istnieje, no plaża jak wyglądała przed wojną, jak wygląda teraz. Centrum Jastrzębiej Góry też całkiem inaczej wygląda. No, tak wyglądało zdjęcie przedwojenne, no tak wygląda teraz. Latarnia wyglądała do 1978 roku taka, była niższa, zarośnięta bluszczem i wysokość światła była dużo niższa. W 1978 roku została podwyższona, bo drzewa, które za nią rosły, zasłaniały światło, które miało bić na morze. Są tutaj nazwy miesiąca i dni też w języku kaszubskim. No i tutaj Fundacja wspólnie z Urzędem Miasta odsłoniła taki trakt spacerowy na samym morzu, który ma być dłuższy. Stopniowo go robimy. Całe przejście nad gabionami aż do strony Karwi ma być uruchomione, żeby ludzie mogli niekoniecznie schodzić na plażę, a iść górą klifem
i podziwiać nasze morze. Nie? Wcześniej wydawałem taką gazetkę jako Fundacja Rozwoju Jastrzębiej Góry. Nazywało to się Wademekum Jastrzębiej Góry i za darmo była ta gazetka rozdawana mieszkańcom i w Czasowiczom w ilości na początku 10 tysięcy, później trochę mniej. W każdej gazetce zawsze była mapa Jastrzębiej Góry, żeby w Czasowicze mogły się orientować nazwy ulic. Tak ta mapa wyglądała. Każdy w Czasowicz mógł sobie porównać, gdzie mieszka, gdzie chce iść i tak dalej. Dla mnie takie ważniejsze sprawy, to, które fundacja dokonała, to właśnie mówię, to otwarcie tej ścieżki nad morzem. W miejscowości Tupadły wybudowaliśmy boisko i taki skwer dla mieszkańców Jastrzębiej Góry, Rozewia i Tupadł. Nie? Uzyskaliśmy na ten cel 300 tysięcy z pieniędzy unijnych od marszałka województwa i zostało to zrealizowane, stworzone i teraz służy mieszkańcom naszych tutaj trzech miejscowości. Nie? To by było pokrótce. Taka mała charakterystyka tych moich lat, które tu są, a to już od 1977 roku już jest ładny kawałek czasu. Nie? Dziękuję bardzo.